Dzień dobry, Aleksandra Zielińska. Zapraszam Państwa na wiadomości. Uczennice drugiej klasy Staszica i Dąbrowszczaka biorą udział w projekcie i niosą pomoc hospicjum Kutnowskiemu. Na aukcję trafiły już własnoręcznie wykonane przez nie choinki. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną przekazane na pomoc podopiecznym hospicjum. Dzień dobry. Jesteśmy uczennicami Dąbrowszczaka i Staszica w Kutnie. Bierzemy udział w ogólnopolskiej olimpiadzie Zwolnieni z teorii, w ramach której założyłyśmy projekt My dla Hospicjum. Staramy się uzbierać jak największą kwotę, którą będziemy mogły przeznaczyć dla Hospicjum Kutnowskiego. Olimpiada ta ma na celu stworzenie projektu, który wprowadzi ważną zmianę społeczną. Spośród kilku możliwych formatów wybrałyśmy zbiórkę charytatywną i dążymy do ciągłego zwiększania sumy pieniędzy, która w pełni zostanie przekazana do lokalnej placówki. Naszymi działaniami chcemy budować wiarę w życzliwość młodych ludzi w stosunku do osób ciężko chorych. Dążymy do uzbierania potrzebnej sumy pieniędzy, którą przeznaczymy na zakup potrzebnego sprzętu medycznego dla hospicjum. Obecnie własnoręcznie wykonujemy choinki, z których cały zysk chcemy przekazać na nasz cel. Mamy w planach również podobne działania na Wielkanoc, a poza tym chcemy przeprowadzić ankietę dotyczącą świadomości społeczeństwa na temat działalności hospicjum oraz wsparcie pacjentów hospicjum domowego. Zachęcamy do śledzenia naszych działań i życzymy wesołych świąt. Choinkowy konkurs Starostwa Powiatowego w Kutnie przy współpracy z Nadleśnictwem Kutno z siedzibą w Chrośnie. Rozdane zostało 50 choinek 50 mieszkańcom powiatu. Przy wręczaniu świątecznych drzewek byli obecni starosta kutnowski Daniel Kowalik, Tomasz Walczewski, członek zarządu powiatu oraz magister inżynier Katarzyna Pilarczyk z Nadleśnictwa Kutno. Funkcjonowanie urzędów w Kutnie w Wigilię. Urząd Miasta nieczynny, Starostwo Powiatowe oraz Wydział Komunikacji nieczynne, Gmina Kutno nieczynna, Biblioteka Miejska w Kutnie nieczynna. Kutnowski Dom Kultury organizuje Wigilię online. W programie życzenia prezydenta, koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek, koncert zespołu pieśni i tańca ziemi kutnowskiej. Wigilia udostępniona w emisji w telewizji Kutno oraz na Facebooku Kutnowskiego Domu Kultury. W Kutnie została zorganizowana akcja Kutno Kartki Pisze. Kartki trafią do osób samotnych przebywających w kutnowskich domach pomocy społecznej. Na czym polega akcja Kutno Kartki Pisze? Kutno Kartki Pisze to jest akcja, która trwa bardzo krótko, bo od wczoraj do jutra, tylko 3 dni. I akcja ta polega na tym, żeby mieszkańcy miasta, mieszkańcy powiatu kutnowskiego, generalnie wszyscy, którzy są stąd i chcieliby się w to zaangażować, napisali tyle, ile mogą, ale docelowo tak jest wymyślona akcja, żeby było 5 kartek takich świątecznych tego typu, akurat nie takich, no ale kartek świątecznych. I te kartki nie adresowali, tylko wrócili do takich naszych skrzynek, pudełek. I kartki te trafią do DPS-ów. Tam w DPS-ach pracownicy te kartki rozdzielą pomiędzy pensjonariuszy, a dodam, że ci pensjonariusze to są, no wiadomo, prawie wszyscy to są starsi ludzie i bardzo często to są osoby, które są całkowicie samotne przez cały rok. Nie także w Wigilię, także w święta spędzają niejednokrotnie święta samotnie w swoim pokoju. Gdzie można znaleźć skrzynki na kartki? Skrzynki na kartki można znaleźć w starostwie powiatowym, zarówno przy ulicy Kościuszki, jak i przy ulicy Królowej Jadwigi. Kartki można, skrzynkę można znaleźć w Komendzie Powiatowej Policji w Kutnie. Tam komenda pracuje całą noc, więc to jest bardzo wygodne miejsce, żeby te kartki też zawieźć. Pudełko na kartki znajduje się również w Bibliotece Miejskiej Publicznej tutaj w Kutnie, w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w siedzibie, tak zwanym Domu Nauczyciela na ulicy Lelewala, w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podziel się miłością. Akcja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, podczas której podopieczni domów pomocy społecznej oraz kombatanci i weterani zostaną obdarowani upominkami. Na liście DPS-ów znalazł się Dom Pomocy Społecznej w Kutnie. Kutnowskie świąteczne śpiewanie. Kutnowski Dom Kultury zaprasza na wspólne świąteczne śpiewanie. Start 25 grudnia o godzinie 15 na Facebooku Kutnowskiego Domu Kultury oraz na YouTubie.
W związku z wprowadzoną kwarantanną narodową od 28 grudnia do 17 stycznia nieczynne będą galerie. Hotele będą dostępne tylko dla służb mundurowych, medyków i pacjentów szpitali specjalistycznych. Otwarte będą też hotele pracownicze. Zamknięte będą stoki narciarskie. Godzina policyjna w noc sylwestrową, czyli zakaz przemieszczania się od godziny 19 dnia 31 grudnia do godziny 6 rano dnia 1 stycznia. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski komunikacją zbiorową będą musiały poddać się 10-dniowej kwarantannie. Infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko do uprawiania sportu zawodowego. Obowiązujące już ograniczenia pozostają bez zmian. Na dziś to wszystko. Zapraszamy za tydzień i zachęcamy do oglądania świątecznej oferty programowej Telewizji Kutno. Życzymy wesołych świąt!